Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, poprzysiągł na siebie samego. I dalej czytamy, że ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia prawdy jest zakończeniem sporu między nimi. Jest tutaj takie ciekawe zwrócenie uwagi, że sama przysięga to nie jest tylko, że ja się zobowiązuję, że coś zrobię, że będzie jakiś mój wkład w jakąś konkretną sytuację, tylko w takim myśleniu biblijnym przysięga wiąże się również z obietnicą. Jeżeli Pan Bóg przysięga, to znaczy jednocześnie, że obiecuje, że do czegoś doprowadzi, że coś się wydarzy, że te wszystkie obietnice Pana Boga wypełniają się w Jezusie Chrystusie. Dlatego zawsze, kiedy wchodzimy w relację z Panem Bogiem, zawsze, kiedy przed Panem Bogiem o coś się modlimy, liczymy na Jego przychylność, na Jego miłosierdzie, to odwołujmy się do tego, że do tej przysięgi Pana Boga, która wiąże się z obietnicą miłosierdzia dla nas. Kolejny dzień z rzędu Jezus broni swoich uczniów. Dzisiaj zarzut dotyczy tego, że oni zrywają kłosy w szabat, a przecież tego nie wolno robić. Więc Jezus zaczyna wyjaśniać, że w Starym Testamencie mamy takie przykłady, na przykład Dawid robił coś, czego też nie wolno. I na końcu Jezus wyjaśnia, że to On jest Panem szabatu, że to do Niego wszystko należy. I to jest dobra metoda czytania Pisma Świętego, to co robi Jezus. On pokazuje przykład ze Starego Testamentu, ale stosuje do swojego życia, do chwili obecnej. I to jest bardzo ważne, żebyśmy tak patrzyli na chrześcijaństwo, nie jak na taką teorię o sposobie życia albo teorię o Panu Bogu, jakieś wspomnienia o Chrystusie, tylko konkretnie, jak to stosuje się do mojego życia. Wsparcie naszych patronów pozwala nam na głoszenie Ewangelii w internecie, również przez to nagranie. Dziękujemy.